Może by tam jeszcze przeciw. Witam Państwa serdecznie na mojej konferencji prasowej podsumowującej pełnienie mandatu poselskiego w 6. kadencji Sejmu. To jest pierwszy z tematów. Drugi to chciałbym się odnieść do komentarza dotyczącego kampanii wyborczej i podsumowania w ogóle kampanii wyborczej do 7. kadencji Sejmu. Otóż, proszę Państwa, na początku tej kadencji założyłem sobie, zaskoczony tak dobrym wynikiem wyborczym przed 4 laty, że ten mandat poświęcę osobom, w dużej części osobom wykluczonym, osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, ogólnie osobom ubogim. I chcę powiedzieć, że podsumowując tak krótko, bo oczywiście nie da się inaczej na konferencji prasowej i na gorąco, czuję się spełniony jako poseł 6. kadencji, dlatego że w dużej mierze mi się to udało, właśnie pomóc osobom, które miały kłopoty różnego rodzaju, czy bezdomności, czy niepełnosprawności, czy bezrobocia. To w dużej części mi się udało i z tego powodu jestem bardzo zadowolony. Oczywiście wynik wyborczy, no przede wszystkim chciałbym pogratulować tym wszystkim, którzy zdobyli mandaty. Poza jedną osobą, której nie znam tak naprawdę, bo dopiero przyjechała z Warszawy i no nie czuję się na siłę, gdybym wyłączał ją w ogóle z jakiejkolwiek oceny, ani negatywnej, ani pozytywnej, po prostu jest obojętne. Dopiero będę poznawał i przyglądał się na pewno działalności pana posła. To w swoim życiu pracę zmieniałem co 4 lata, niecałe, co 4 lata. Byłem w swoim życiu urzędnikiem rządowym. Byłem dyrektorem szkoły, byłem też pracownikiem, wychowawcą w internacie, nauczycielem różnych przedmiotów. Mam takie kompetencje zawodowe. I póki co, wczoraj byłem u dyrektora szkoły i sprawdziłem sobie plan. Ale chciałbym jeszcze chwilę odpocząć i zastanowić się nad tym, co dalej. Jestem do dyspozycji. Zapraszam na kawę, herbatę, ciasteczko i zawsze jestem do dyspozycji. Jeszcze jedno chciałem powiedzieć Państwu, jeszcze jedno, bo to za pośrednictwem Państwa chciałbym się zwrócić do ludzi ubogich, wykluczonych, na pewno nie będę miał takich możliwości teraz, jak miałem, pełniąc mandat poselski, czy to z braku czasu, czy to z braku organizacyjnych możliwości, ale jestem do ich dyspozycji, o tyle chciałbym powiedzieć. Dziękuję bardzo.